Kolejny subiektywny przegląd prasy, Marta Drżałowska i Sebastian Ignaciuk. Marta przyjechała z Białej. Jakie tematy nam przywiozłaś? Dzisiaj tak naprawdę chciałam mówić o Radzyniu i o Terespolu. Pierwszy temat to jest taki głośny temat, o którym mówi cała Polska, czyli o wycince drzew. Temat ogólnopolski zdecydowanie. Dokładnie. I w Radzyniu Podlaskim też taka sprawa miała miejsce. Z Placu Konstytucji 3 Maja zniknęły ozdobne drzewa i krzewy. Burmistrz miasta mówi, że było to samowolne działanie prezesa przedsiębiorstwa usługi komunalnych. On z kolei tłumaczy, że wszystko było ustalone już rok wcześniej. Jakby nie patrzeć, cała sytuacja wzbudziła lawinę komentarzy mieszkańców miasta, no, którzy nie są zadowoleni, że tak to wszystko wygląda. Bardzo im się ten skwer podobał i martwią się, co będzie dalej. Ten temat jest też problemem i w Łukowie, i w Siecach, chyba w całej Polsce. Generalnie chyba plusem jest to, że można sobie wycinać na swoich działkach, ale takie zmasowane wycinanie w tych miejscach, gdzie powinny być te drzewa, chyba trzeba negować mimo wszystko. Jedni są zadowoleni, inni nie. Niestety. Półtora roku temu z podwarszawskiej miejscowości Świerk do Jedlanki w gminie Stoczek Łukowski sprowadziła się firma Amis. Właściciele przedsiębiorstwa zapewniali, że docelowo mają zatrudnić 200 osób. Tak jak powiedziałem, minęło półtora roku i firma niestety splajtowała. 14 grudnia 2016 roku sąd w Warszawie ogłosił upadłość. Wiąże się to oczywiście z przykrymi konsekwencjami, są zwolnienia i co gorsze, pracownicy mają także zaległe wynagrodzenia, niektórzy nawet z 8 miesięcy. W internecie oczywiście wywarła się mocna dyskusja, pracownicy piszą mocne komentarze, miało być pięknie, no niestety nie wyszło. Co będzie dalej? Pieniądze być może uda się pozyskać ze sprzedaży nieruchomości, a nieruchomość jest spora. 8 hektarów urządzonego terenu przemysłowego, 2 wyremontowane hale, no i cały dobytek tych hal. Mniej optymistycznie podchodzi do sprawy Jerzy Sławek, syndyk, który nadzoruje sprawę. Na pytanie, czy pracownicy mogą liczyć na odzyskanie zaległych płac, mówi, że to pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć w chwili obecnej. Zachęcam do tego artykułu, no niestety nie jest optymistyczny. Zwłaszcza, że tak naprawdę cierpią zwykli ludzie i nie wiadomo, kiedy te pieniądze otrzymają. No być może nigdy. Oczywiście trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że gmina też coś poradzi, chociaż według komentarzy, które możemy poczytać w gazecie czy internecie, no niekoniecznie z tym tak jest kolorowo. No ale trzymamy kciuki mimo wszystko. Kolejny temat niestety też jest przykry. Jeden z mieszkańców powiatu bielskiego zgłosił sytuację, którą widział na drodze krajowej E30 niedaleko Terespola. Zobaczył mężczyznę, który ciągnął swojego psa na lince holowniczej. Na całe szczęście zwierzę bardzo nie ucierpiało. Sprawa została zgłoszona na policję. Wezwano także weterynarza. Pies na szczęście nie został poszkodowany, ale sprawa na pewno będzie dalej kontynuowana, bo zainteresowała się nią Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt. Ogólnie bardzo się cieszę z tego, że ktoś, kiedy zobaczył taką sytuację, szybko ją zgłosił. Czyli nie było znieczulicy. Dokładnie. I to należy pochwalić. Ale tam podobno chyba tego psa zaraz oddali temu właścicielowi. Tak, ale zastanawiają się, czy jednak nie znaleźć mu lepszego domu. Niech się zastanawiają poważnie. Dokładnie, jak wyprowadzają psy na spacer. Dużo teraz jest właśnie różnych fundacji, inicjatyw społecznych, które bronią zwierzaków. No i niestety jest też sporo osób, które traktują niekoniecznie dobrze. I przedmiotowo. Przedmiotowo, dokładnie. Dlatego myślimy, zanim kupimy jakiegoś zwierzaka i co, przechodzimy do kolejnego tematu. Nasze panie dają radę, wspólnota łukowska, w tym tygodniu był Dzień Kobiet i wspólnota zrobiła taki ranking subiektywny najbardziej wpływowych kobiet powiatu łukowskiego. I w pierwszej dziesiątce jest m.in. Sylwia Romańska-Węzik z LGD, pani Zofia Żuk, pani prezes zakładów mięsnych w Łukowie i oczywiście Edyta Cieliszak, sąd rejonowy w Łukowie i pani prokurator Jolanta Niewęgłowska. Kto jeszcze jest, możemy poczytać. A najbardziej wpływową kobietą oczywiście wspólnota wybrała osobę, która została człowiekiem roku, czyli Annę Mościcką z Trzebieszowa, z tego co kojarzę. No subiektywny, ciekawy ranking. Myślę, że brakuje w tej dziesiątce kilku osób, ale subiektywny przegląd, subiektywny ranking. I na koniec jeszcze krótkie podziękowania dla Piotra Giczeli, Tygodnik Siedlecki, Artykulik oczywiście. Artykuły dotyczące plebiscytu i gali magnesów były w Białej, chyba we wszystkich możliwych gazetach, w Łukowie, no prawie we wszystkich mediach tych poważniejszych. Co? Kończymy? Tak. To do zobaczenia.
Do zobaczenia następnym razem. W przyszłym tygodniu.